Szermierka jest sportem indywidualnym, ale oczywiście mamy też turniej drużynowy. Potrzebne są indywidualne predyspozycje, takie jak szybkość, takie jak refleks, ale oczywiście jest to wszystko do wytrenowania. Każda osoba może spróbować zacząć trenować ten sport, natomiast w późniejszym etapie wychodzą właśnie dodatkowe umiejętności i to się doskonali. Najmłodsi nasi szermierze to jest 7-8 lat, późniejszy rocznik to jest 10-12 lat i już walczy się na mini szpady. Mini szpady są krótsze od prawdziwej szpady, w związku z tym są lżejsze i taką bronią posługują się też dzieci. Dla najmłodszych dzieci szermierka, przynajmniej u nas w klubie, jest prowadzona, to są gry i zabawy z elementami szermierki. Czyli rozwijamy właśnie szybkość, mamy wyścigi rzędu. Z elementami szermierki używamy plastikowych masek, plastikowej broni, bo to jest dużo lżejsze. I na właśnie bazie takich przyborów prowadzimy zajęcia w formie gry i zabawy z elementami szermierki. Na przykład była zabawa, ale taka zabawa, że jednak to pomaga technicznie, rozwijałem rękę, palce, nogi. I jednak to walczenie tym mieczem, czujesz się jak Jedi trochę, bo i ja zacząłem trenować szermierkę, ponieważ zapytałam się kiedyś mamy, czy są sporty, w których można walczyć mieczem. No i mama tutaj znalazła jakiś klub na Akademii Szermierki tuż obok. Zacząłem chodzić, miałem na przykład plastikowy floret. Była bardzo fajna zabawa. I teraz, kiedy mam ten metalowy, czuję się jak taki ninja albo rycerz. Szermierka to jest nazwa dyscypliny, tak jak lekka atletyka. Mamy trzy rodzaje broni, czyli trzy konkurencje. Mamy szpadę, szablę i floret. I każda z tych konkurencji różni się i budową broni, i zasadami. Mamy plastron pod tym, który po prostu nie robi ci się krzywda, kiedy dostajesz tą szpadą. Mamy bluzę, żeby zakryć wszystko. Spodnie, getrę, żeby nic się spiszczel. No i buty. Masz jeszcze rękawicę, którą trzymasz szpadę. Kabel, do której jest podpięta szpada. No i szpadę i maskę, która chroni ci twarz. No i polega to na tym, masz tą szpadę podpiętą, ona jest podpięta do prądu. I kiedy trafiasz kogoś puntą, końcówką, to wyświetla się na ekranie światło. No i wtedy jest punkt. Szermierka polega na wygrywaniu przede wszystkim, bo pierwsze miejsce jest tylko jedno. Natomiast bardzo ważne jest przewidywanie ruchów przeciwnika, czyli przewidywanie jego koncepcji. I najprawdopodobniej wtedy powstaje już gotowa odpowiedź, czyli nasze działanie na atak przeciwnika. Bardzo jest fajne, kiedy ma się określone założenie, na przykład trafienie na stopę i się je wykona w walce. To jest taka gigantyczna satysfakcja, że się to zrobiło, a już szczególnie takie trudne trafienie jak właśnie na tą tak zwaną płytką strefę na stopę. U nas na sali nie ma słowa porażka, jest wygrana, przegrana i jeżeli taki młody szermierz przegrywa, tłumaczymy, że każdą walkę można poprawić. W szermierce bardzo ważna jest wytrwałość i dążenie do celu. Jeżeli chce się osiągnąć jakiś sukces w szermierce, to trzeba cały czas trenować, ćwiczyć te same założenia, a później wykorzystywać je na zawodach czy na takich właśnie walkach treningowych.